trwa lato 2020 i bardzo dużo konkursów jest odwoływanych, ale zdaje się, że jakieś zawody mają się odbyć właśnie tutaj w Ruczynowie. Dokładnie tak, chcemy zorganizować pod koniec września, może początkiem października, zawody w Formule Open dla amatorów. Rekord obiektu, dumnie powiem, że należy do mnie, to jest 3 m 80 cm. Każde 20 cm tutaj uzyskać z tych małych prędkości to jest dla nas dużo. Skończyłem kosić podwórko, bo tutaj jutro trochę tam straszno, że jakiś deszcz może być. Przyjeżdża 40 ławeczek takich festynowych. Mam nadzieję, że jeszcze ze 6 stołów. 2 namioty. Dzisiaj już 2 namioty przywiozłem. Główny sponsor tytułowy Zielpol przyniósł jakieś takie gadżety, upominki. Powiem ci szczerze, ja jestem trochę przerażony. No żona, to spoko. Mówi, tylko wiesz co, niczym się nie zajmujesz, tylko z kością ostatnio. No, jest olbrzymi stres, boję się o mojego syna, dla niego to olbrzymie wyzwanie. W zeszłym tygodniu pobił swój rekord życiowy, 103 metry, a teraz na K5. Pierwsze wrażenie robi naprawdę super. Jeszcze nie wiem, jak się skacze, ale po wyglądzie sugeruje, że naprawdę fajnie. A chciałbym spróbować pobić rekord skoczni i chciałbym w ogóle zobaczyć, jak się na niej dobrze, czy jak dobrze się na niej skacze. Po prostu brakuje tego typu obiektów. Osobiście jeżdżę po Europie, po wielu krajach Europy i takich obiektów mam zaliczonych naprawdę kilkadziesiąt. To jest wielki błąd, że takich obiektów się nie buduje, bo polscy działacze i trenerzy uważają, że takie obiekty są niepotrzebne. Jak widać, są potrzebne, dlatego mamy dzisiaj znakomite zawody. Jest godzina 13.50. 10 minut zostało do pierwszego dzisiejszego oficjalnego, ale wolnego treningu. No a później zawody. Zawody, w których zobaczymy 4 serie skoków. A w ostatniej serii zawodnicy będą skakać w kolejności odwrotnej względem zajmowanych miejsc. Będą się liczyć przede wszystkim odległości, suma odległości. Za podpórkę odejmujemy pół punktu, a za upadek jeden punkt. Skacze dziadek i tato, ale ja się za nich nie stresuję, chociaż trochę za dziadka, bo już ma jednak 90 lat. Jeszcze przed wojną skakał na skoczniach, między innymi w Wiśle, na Kopce, Jerzy, Cięciała, wielki brawa! To jest najważniejsza wiadomość dnia. Co poszło źle? Ja myślę, że zbyt mało pracy w tunelu aerodynamicznym. Wydaje się proste, ale to jest coś nieprawdopodobnego, żeby poczuć się jak prawdziwy skoczek narciarski, żeby poczuć ten najazd, wybicie, lądowanie. To naprawdę nie jest bułka z masłem, uwierzcie mi. Zawsze od paru lat chciałem wystartować. No i w końcu nadarzyła się okazja, że znalazła się stosunkowo niedaleka lokalizacja, przyjechałem. No i mam nadzieję, że to będzie początek czegoś fajnego, fajnego w życiu. No
Centrum Dawida Kaszuby oczywiście obejmuje prowadzenie. Metry 25 centymetrów. To jeden z lepszych dzisiaj wyników jak na razie. Jest to miejsce piąte. Czy rekord? Stary. 5-metrowy dzisiejszego, pierwszego w historii i myślę, że nie ostatniego. Zielpo odpychany slajder. Bałem się jak cholera, 2 tygodnie miałem wyjęte z życiorysu, bo co rano budziłem się z myślą, żeby się tylko wszystko udało. Codziennie sprawdzałem pogodę z 5 razy, w zasadzie nie było ze mną kontaktu, zapytajcie mojej żony, bo miałem jeden temat w głowie, skoki, skocznia, zawody.